wróciłem do piekła dla ciebie. Siemano moi drodzy, to Paradoks. Kontynuujemy przygodę w Diablo 4. Gramy barbarzyńcą, akt 4. No, jesteśmy już w opuszczonej kaplicy. Czy tam kaplicy? Opuszczona kaplica to chyba było. No i mamy tutaj porozmawiać z Donanem, Nirellą. Ogólnie chyba tutaj będą wszyscy teraz. Słusznie zrobiłeś, prosząc mnie o pomoc, Loracie. Z kamieniami dusz trzeba uważać. Właśnie takiego Donana pamiętam. Potrzebuję powietrza. Okej. Ten plan ciągle jest dla mnie niejasny. Mamy póki co szkielet. Lilith chce zgarnąć moc Mefista dla siebie. Zanim zdąży do niego dotrzeć, użyjemy na niej kamienia dusz. Przygotowanie kamienia wymaga czasu, którego nie mamy. Dlaczego z nią nie walczymy? A kto z nas ma walczyć? Ty? Jej krew wciąż płynie w twoich żyłach. Nie. Walka z jej podobnymi to zawsze ostateczność. Nawet jeśli uda ci się ją pokonać, i tak powróci. Ale sprytniejszy oręż, kamień w tym wypadku, może sprostać wyzwaniu. Z czasem kamienie też zawodzą. To się może nie udać. Ale dzięki tobie się uda. Nie ma nikogo, w kogo wierzyłbym bardziej. Wiatr się wzmaga. Nie widzę jej. Taiso! Poszukam jej. Wasze zabawy z okiem doprowadziły mnie prosto do waszego obozu. To ty, jeśli ją skrzywdzisz. Ha, skrzywdzę? Dałem jej wyniesienie. Dzięki runom wyrytym w jej ciele jest niczym punkt orientacyjny. Niczym latarnia pomiędzy światami. Zabierz ją stąd! To nieistotne. Odegrała swoją rolę. Tak jak i ty. Ciesz się ostatnimi chwilami, póki możesz. Co jest? Okej. To co lata jest strasznie. Muszę czekać. To jest, nie zadaje jej damage'u. Okej, uwolniła się. Jeszcze gotów.
idzie źle. Pierśnik. Miecz. Pięknie. Dwie legendarki dostałem. Każdy punkt furii wygenerowany przy maksymalnej wartości tego zasobu zapewnia ci 3 punkty umocnienia. Bierzemy z przyjemnością. No i broń, która jest niestety słabsza. Odlegli wrogowie mają 8% szans na to, że zostaną ogłuszeni na 2 sekundy. No słabe. Już jest okej. Co za burza? Co tu się wydarzyło? Jasna cholera. Czyli wychodzi na to, że dokończył rytuał z wulkanu. Eliasz, człowiek, który przyzwał Lilith. Mówisz, że przyzwał też pomniejsze zło? Ogarnij się, dziewczyno. Andariel została pokonana? Tak. A Eliasz? Uciekł. Zanim Eliasz wyruszył na stepy, przybył do Havezaru. Zabrał coś, co do niego nie należało. Dlatego na niego poluję. Mam w Havezarze przyjaciółkę, która opanowała sztukę nieśmiertelności. Może znać jego sekret. Będziemy mogli go pokonać. Zaprowadzę zabić. Was do niej. Aha. Myślałem, że naszym celem jest Lilith, a nie Eliasz. Odnalezienie go może nas do niej doprowadzić. My zajmiemy się poszukiwaniami, a ty będziesz mógł pracować nad kamieniem. Tego chciałeś, prawda? Szlakby to. Niech ci będzie. Nieczęsto dawałeś mi dobre rady, ale te słowa akurat pamiętam. Odpowiedzi, których szukasz, znajdziesz tam, gdzie nie chcesz zajrzeć. To akurat ty powiedziałeś. A, masz rację. Przygotujmy konie. Dobra, jeszcze chcę coś. No właśnie, to ma miejsce na kamień. Maksymalne zdrowie. Jedziemy na ciernie. Mi się wydawało. W zakonie był uczniem Lorata. Swego czasu byliśmy tylko we trójkę. Był wtedy młody, jak my wszyscy. Jego poglądy zawsze były nieco radykalne, ale nie sądziłem, że dojdzie do czegoś takiego. Z początku nie, ale później prawie mnie zabił. Naznaczył moją skórę, a w głowie umieścił mi demona. Jego śmierć sprawi mi przyjemność. Polowanie wkrótce się skończy. Rozgniewałeś go. Przyjdzie po ciebie i będę przy tobie, gdy to się stanie. Niech skończy z mojej ręki, jeśli los pozwoli. A Mirella, gdzie jest?
A skończyła, jest Donna, nie jest Lorat, ani Rella. Wybacz, że mówię to dopiero teraz, ale dobrze ci poszło. Pokonałeś Andariel, pomniejsze zło i nadal żyjesz. To niezwykły wyczyn. Ale niech ci to nie uderzy do głowy. Havezar nie ma litości ani dla arogancji, ani dla głupoty. Zastanawiam się, co Dehart Hain napisałby o nas w swoich chronikach. O zjednoczeniu starych przyjaciół. O nowych sojusznikach, gotowych czerpać z naszej wiedzy. Jak stawiliśmy razem czoła nadchodzącej ciemności. Jak Horadrimowie sprzed lat. Byli pewnie równie zagubieni i zgorzkniali co my. Ale Kane zawsze potrafił dostrzegać w ludziach dobro. Jedno jest pewne. Lilith chciała pochłonąć Mefista i posiąść jego moc. O to jej od początku chodziło? Nie o sanktuarium, a o piekło. A ten dureń Eliasz tego nie widział. Każdy z nas miało swoje wady, ale musieliśmy podjąć walkę. Świat miał tylko nas. No dobra, gdzie teraz wyruszamy? W całkowicie nową lokalizację. Dobra, do miasta. Sprzedamy wszystko, co jest niepotrzebne. Jaka to była ta bariera? Ty, naszyjnik dostaliśmy. Bijatyka. Twój sprzęt wygląda na zużyty. Mogę go naprawić. Może ci się to do czegoś przyda. A, mówiło o naprawieniu sprzętu. Nigdy nie widziałem niczego lepszego. Lecimy. Nie w mieście. Potrzebuję na to czasu. Gdy wydarzenie tu jest, chyba sobie je zrobię. Mogę dostać coś fajnego. Nie ma we mnie furii. Czekać.
dużo tego. Nie jestem jeszcze gotów. Okej, co dostaliśmy? No i pięknie, opłacało się. Będzie trzeba to tylko... Aha, dwie w sumie takie same bronie, 89. Obrażenia główne 17, obrażenia do umiejętności podstawowe 8, obrażenia od odsłonięcia. Okej. Sprawdzam damage, jak mi podnosi, no. Dużo mi podniósł tamten. No i mamy zwycięzcę. No to idzie do rozwalenia. To sobie ulepszymy, jak będziemy w mieście. A, jeszcze mamy zdolność. Nie ma we mnie furii. Czy zdolność? Punkt rozdania. No w sumie dobrze, w sumie zdolność. Co my tu mamy? Jeśli śmiertelny cios zada obrażenia co najmniej jednemu wrogowi, zyskujesz 20 punktów. Jedziemy pod furię. Tego niestety potrzebuję. O, już jesteśmy daleko. Trzymaj się blisko murów, podróżniku. Różne dziwa zdarzają się na płaskowyżu. Jakby ta ziemia sama wypraszała stąd intruzów. Rozejrzyj się tylko. Wszystko gnije! Nie ma tu przyszłości, ukochana. Złożyłam przysięgę. Nie mogę porzucić wiary tylko dlatego, że stała się ciężarem. To nie jest... Przyjaciół mi. Tak ci powiedział? Skoro tak uważa, to jego pytaj, co się stało. Mnie jest już wszystko jedno. Zaczynam żałować, że zdecydowałem się z tobą podróżować. Musimy pozbawić go nieśmiertelności. Nie może ciągle unikać kary. Tak, a bez Eliasza mamy większe szanse w starciu z Lilith. Od czego zaczniemy? Odszukaj Timue na bagnach. Zawarła pakt z tamtejszymi mocami, by przedłużyć sobie życie. Może ona wie, jak zabić Eliasza raz na zawsze. Neyrella i ja zaczniemy jej szukać. A co z Donanem? Ma pełne ręce roboty z kamieniem dusz. To ciężkie brzemię do udźwignięcia w pojedynkę. Mądrze byłoby mu pomóc. Stara znajoma, która mieszkała tu od zawsze, wiele mnie nauczyła o bagnie i jego mocy, choć było to dawno temu. Może próbować cię zniechęcić. Nie daj się. To miasto na granicy Havezaru, trwające w wiecznym zawieszeniu między mocami Sanktuarium
a Bagien. O, tam jeszcze coś było. Czyżby? Aha. Dobra, skoro miejscowi jesteśmy... Miejscowi nie chcą pomocy w oczyszczaniu Bagien ze zła. Poszukiwania grobu Akarata nie przyniosły rezultatów. Co my tu w ogóle jeszcze robimy? Chyba nie mówisz poważnie, Tomeris. Szaleństwo coś Maugana tutaj mamy do odebrania. W ruinach. Powrót jest... Tym razem jest inaczej. To nie jest dla fortu, dla Akarata. Na pewno to rozumiesz. Co ja w ogóle tutaj mam za... Zwiększone za każdą sekundę spędzoną bez ruchu. Gdzieś ja to mam. A dobra, tu mam dychę. Czy tak, to zamienimy. To damy tu. Kurde, to jest gorszy przedmiot. Dobra, lecimy do... Lecimy tutaj, najpierw sobie ulepszymy broń. Damy coś innego pod pierścień. Tylko teraz tak. Co ja tu miałem? Jak będzie to wyglądało? No właśnie, będzie zwiększona. Dobra, dalej. Jakość. Teraz to z tego pierścienia trzeba wywalić, bo jest nieprzydatne. Weźmiemy sobie to, czemu by nie? Kolejny zadowolony klient. Kurde, dwa razy miałem to samo? Muszę wszystkie te posprawdzać teraz. Co jeszcze tutaj? Co tutaj mam? Zyskasz 20 generowana feury, kiedy to są wszystkie premie do obrażeń zadawanych przez moc pasywną.
To jest dobre. Dobra, wszystkie naznaczenia. Działają raczej naznaczenia, wszystkie te umiejętności legendarne. Coś tam nas zabija i nikt nic z tym nie robi. Tak, tak, mam wyroby. Kurde, a dobra. To sobie wyciągnę. Okej, mam na nową broń. Dobra, to idziemy zniszczyć. No i jesteśmy przygotowani na następną rundę. A, bo to jest ten naszyjnik, którego wywaliłem. Dobra. Odznaczmy sobie punkt nawigacji. Niech błogosławieństwo Akarata będzie z tobą, dziecko. Wiara jest zaraźliwa. Im silniej bije od ciebie światłość, tym jaśniej oświetla tych wokół ciebie. Przyprowadź do nas swoich przyjaciół. Nasza wiara przetrwa dzięki wspólnocie i jedności. Raczej nie. Muszę zająć się kamieniem dusz. Lorat poradzi sobie sam. Na północny wschód stąd leży fort Zakaru. Nienawiść jest tam mocno odczuwalna. Wykorzystajmy to, by przygotować kamień dusz i schwytać Lilith. Prawdę mówiąc, przydałaby mi się pomoc. Okej, mamy dwie misje. Spaczone ciało, znajdź Lorata i Nirelle, dobra. Spotkaj się z Donanem. Tajemnica Zakarum. To co, chyba polecimy do Donana. Dobra, moi drodzy, tutaj zakończymy odcineczek. Mam nadzieję, że seria się podoba. No, jeszcze chyba trochę i skończymy rozdział 5, znaczy 4, przepraszam, tak? 4 robimy. Nie 5, już jesteśmy w 5. Dobra, to co? Trzymajcie się, będę wdzięczny za łapkę w górę, subskrypcję, udostępnienie. Nara!